Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale trzecim w wersetach od 1 do 21? Był człowiek spośród faryzeuszy o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł w nocy do Jezusa i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, chyba że Bóg jest z nim. Jezus odpowiedział mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jak może człowiek narodzić się, będąc starym? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co narodziło się z ciała, jest ciałem, a co narodziło się z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nikodem odpowiedział mu: Jak się to może stać? Jezus odpowiedział mu: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam powiedziałem o ziemskich rzeczach, jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto uwierzy Jemu, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto uwierzy Jemu, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ nie posłał Bóg swojego Syna na świat, by sądził świat, lecz aby świat był zbawiony przez Niego. Kto uwierzy Jemu, nie będzie sądzony, ale kto nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył imieniu jedynego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby nie zostały ujawnione jego czyny. Kto natomiast czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby zostały ujawnione jego czyny, że uczynione są w Bogu. W bojaźni, odczuwając głęboką duchową potrzebę, Nikodem idzie spotkać się z tym, który jest życiem i światłością. I mamy tutaj odnośnik do 1 rozdziału, 4 i 5 wersetu tej Ewangelii. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
Ten dostojnik żydowski i nauczyciel w Izraelu uczy się prawdy u boskiego nauczyciela, która jest dla niego i dziwną, i upokarzającą. Okazuje się bowiem, że ani jego kwalifikacje, ani wiedza, ani też żadne z jego wrodzonych zdolności nie dają mu prawa wstępu do Królestwa Bożego. Gdyż tak, jak człowiek przychodzi na świat poprzez naturalne narodzenie się, tak też chcąc wejść do duchowego świata, Królestwa, o którym mówi Pan, konieczne są drugie narodziny. Pan, odpowiadając Nikodemowi, dwukrotnie używa słowa musieć. W pierwszym przypadku odnosi się ono do człowieka i jego narodzenia. Musicie się na nowo narodzić. Drugi natomiast, będący jaskrawym przeciwieństwem pierwszego, odnosi się do naszego wspaniałego Zbawiciela i mówi o Jego śmierci. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Jeśli okiem wiary spojrzał na wywyższonego na krzyżu Golgoty Jezusa Chrystusa, zostanę wybawiony od wiecznego potępienia. Werset 14 i 15. I mamy tutaj odnośnik do czwartej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdziału, 8 i 9 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Rozmyślanie o nim powoduje, że poznaję miłość Bożą względem świata, a więc również i do mnie, oraz najwyższy dowód tej miłości, jaki został dany. Świat nie byłby sądzony, gdyby wcześniej nie został umiłowany przez Boga. Cała Ewangelia zawiera się w tym cudownym wersecie 16. Mowa w nim o możliwości zbawienia dla niezliczonej rzeszy grzeszników. Wersecie, który ciągle nas zdumiewa.